Keylor Navas jest obecnie jednym z najbardziej niedocenianych bramkarzy na świecie. Kostarykańczyk swoją wartość udowadniał w Realu Madryt, z którym zdobywał Ligę Mistrzów. Obecnie Navas jest bramkarzem numerem 1 w Paris Saint-Germain i tutaj również pokazuje swoje ponadprzeciętne umiejętności. W pewnym momencie kariery bramkarza był on bliski pewnego polskiego klubu. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie, dlaczego Keylor Navas nie trafił do Wisły Kraków. Zapraszam do oglądania. Aby opowiedzieć tę historię, musimy cofnąć się do roku 2010. Wtedy Biała Gwiazda poszukiwała pierwszego bramkarza. Jednym z kandydatów był właśnie Navas, wtedy jeszcze zawodnik kostarykańskiego Deportivo Saprissa. O całej sytuacji opowiedział Junior Diaz w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Były piłkarz Białej Gwiazdy przyznał, że transfer jego rodaka do krakowskiego zespołu był możliwy. To prawda, nic nie jest naciągane. W pewnym momencie temat transferu do Wisły Keylora był bardzo żywy. Dobrze to pamiętam, bo sam w tym wszystkim uczestniczyłem. Diaz przyznał, że sam odegrał dużą rolę w tej kwestii. Ja i Gianluca Di Carlo, włoski menedżer, który sprowadził mnie do Krakowa, pomyśleliśmy więc, że może warto spróbować ściągnąć Keylora do Wisły. Rozmawiałem o tej sprawie m.in. z trenerem Henrykiem Kasperczakiem. Skontaktowałem wszystkie zainteresowane strony, a temat zaczął się rozkręcać. Junior Diaz bardzo dużo rozmawiał na temat Wisły Kraków ze swoim rodakiem. W tamtych czasach Biała Gwiazda regularnie walczyła o tytuł Mistrza Polski oraz regularnie występowała w europejskich pucharach. Było to naprawdę fajne miejsce do grania i trampolina do większych klubów grających w najlepszych ligach na Starym Kontynencie. Bramkarz bardzo zainteresował się tematem, o czym przyznał sam Diaz. Był zainteresowany, na poważnie brał opcję tego transferu. Ale z drugiej strony mówił mi też uczciwie, pamiętam to dobrze, że miał kilka innych ofert. Ja powiedziałem panu Kasperczakowi o Navasie, ale to też nie było tak, że trener dowiedział się o nim ode mnie. Wisła już wtedy znała Keylora. W tamtym momencie mogłoby się wydawać, że wszystko było w rękach działaczy Białej Gwiazdy. Jaki był finał tej historii, wszyscy wiemy. Keylor Navas zdecydował się na transfer do hiszpańskiego Albacete Balompié, a do Wisły został ściągnięty serbski bramkarz Milan Jovanić, a pół roku później Sergej Parejko. Tak więc jaka była ostateczna przyczyna braku transferu Navasa do Wisły Kraków? Diaz uważa, że była to kwestia lepszej propozycji z innego klubu. Wydaje mi się jednak, że powodem mogło być to, o czym wspomniałem przed chwilą. Keylor już wtedy miał kilka innych propozycji, m.in. z Hiszpanii. Potrafię sobie więc wyobrazić, że po prostu wybrał ofertę, która w jego ocenie była wtedy atrakcyjniejsza. I poszedł do Hiszpanii. Choć jak mówię, Wisły absolutnie nie wykluczał. Chciał tu zagrać, choć podkreślam, to była według mnie jedna z kilku opcji, jakie wtedy miał. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.